Dzisiejszy program rozpoczynamy od propozycji Miejskiej Biblioteki Publicznej. W piątek 8 września o godzinie 18 w Galerii Ex Libris odbędzie się spotkanie z Aleksandrą Seligą, autorką książek fantastyczno-historycznych. Pisarka na swoim koncie ma dwie powieści, Panna i Matka, które są częścią planowanej trylogii Gołoboże i zbierają entuzjastyczne opinie czytelników zainteresowanych historią i przedchrześcijańskimi wierzeniami dawnych Słowian. Wstęp na spotkanie jest wolny. Natomiast tuż po weekendzie nowy sezon rozpoczyna Klub Podróżnika PTTK. Wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w poniedziałek 11 września zapraszają na wystawę fotografii autorstwa Janusza Śmiałowskiego. Tym razem dzięki zdjęciom Pabianiczanina bliżej poznamy piękny kraj, jakim jest Gruzja. Z autorem wystąpią Mirosława Kuchciak-Brancewicz, która recytować będzie wiersze, i Dariusz Stępień, który uraczy gości śpiewem i grą na gitarze. Z kolei w tajniki gruzińskiej kuchni wprowadzi słuchaczy Seweryn Grambor. Początek spotkania godzina 18, wstęp wolny. Muzeum Miasta Pabianic zachęca do udziału w 31. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, które przebiegać będą pod hasłem Żywe Dziedzictwo – Tradycje od Pokoleń. Zostało ono wskazane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Związane jest z jubileuszem 20-lecia uchwalenia konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz 10-leciem Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Muzeum w ramach tego wydarzenia w najbliższą sobotę 9 września o godzinie 14.30 zaprasza na spotkanie pod tytułem Medycyna dawnych Słowian, które poprowadzi Anetta Jedynak-Stępnik ze Stowarzyszenia Plemię Pilsian. Będzie prelekcja, prezentacja ziół i mieszanek ziołowych oraz degustacja naparów. Ponadto w godzinach 12-17 będzie można bezpłatnie zwiedzać wystawy muzealne. Ekspozycje na tych samych warunkach będą również dostępne w sobotę 16 września, czyli drugiego dnia, w ramach którego odbywać się będą Europejskie Dni Dziedzictwa. Wtedy też w muzeum o godzinie 14 rozpoczną się warsztaty wycinankarstwa i bibułkarstwa pod nazwą Tradycyjne dekoracje Izby Wiejskiej, które poprowadzi Kazimiera Balcerzak, twórczyni ludowa ziemi sieradzkiej. Osoby, które chcą w nich uczestniczyć, muszą się zapisać do 14 września. Można to zrobić dzwoniąc na numer telefonu 42 215 54 87 wewnętrzny 24 lub drogą elektroniczną edukacja@muzeum.pabianice.pl. Wstęp jest wolny. W obchody Europejskich Dni Dziedzictwa włącza się też Towarzystwo Miłośników Dziejów Pabianic, które w ramach hasła Żywe Dziedzictwo – Tradycje od Pokoleń skupiło się na aspekcie tradycji rzemiosła w Pabianicach. Dlatego tematem przewodnim imprezy są tradycje pabiańskiego rzemiosła. Od godziny 16 na placu przed siedzibą cechu rzemiosł różnych zaplanowano kilka atrakcji. Będzie wystawa o pabianickich rzemiosłach w średniowieczu, zajęcia dla dzieci oraz możliwość zwiedzenia cechu. Sezon kulturalny rusza również w Miejskim Ośrodku Kultury. Swoją ofertę rozpoczyna w niedzielę 10 września od spektaklu komediowego Sielska Wpadka. Jeden weekend, dwie pary i wesele przyjaciela w tle. Jak potoczy się to spotkanie? Bohaterowie przyjeżdżają na ślub i wesele do wiejskiego pensjonatu Country Lux na Podlasiu. Panowie nie widzieli się od 20 lat i na to męskie spotkanie po latach cieszą się najbardziej. Czy ich żony podzielają ten entuzjazm? Na miejscu nic nie jest takie, jak być powinno. Czeka ich niejedna niespodzianka i ktoś jeszcze. Sielska atmosfera, zwroty akcji i miłosny twist mocno zaskoczą bohaterów. Tego się nie spodziewali. Spektakl Sielska Wpadka to romantyczna komedia omyłek, barwne postaci, zabawne zmiany biegu wydarzeń, sekretny romans i wiejski klimat. Witam najserdeczniej. Drodzy miłośnicy fajnego teatru, drodzy miłośnicy fajnej zabawy, w ogóle wszyscy drodzy miłośnicy, mam dla Was bardzo ważną informację. Otóż 10 września o godzinie 19 w Pabianicach, dokładnie w Miejskim Ośrodku Kultury imienia Zbigniewa Herberta w Pabianicach, zagramy dla Was przecudowny spektakl pod tytułem Sielska Wpadka. Jest to spektakl komediowo-muzyczny, jest to spektakl w przefantastycznej obsadzie, dlatego szczerze warto być z nami tego dnia. Zapraszam bardzo mocno. Spektakl rozpocznie się o godzinie 19. Bilety do nabycia na biletyna.pl.
Teraz przenieśmy się do Afloparku. Już w najbliższą niedzielę, 10 września, zapraszamy wszystkich na ostatni już koncert w ramach Bloom Festiwalu do Afloparku. Przez ostatnie 4 miesiące odbyło się 8 koncertów, każdy z nich miał inną charakterystykę. W tym tygodniu zamkniemy nasz Bloom Festiwal koncertem muzyki filmowej w wykonaniu orkiestry dętej z OSP Górka Pabianicka. Muzyka filmowa to wiele szlagierów, m.in. z Gwiezdnych Wojen, z Indiana Jones. Nie zabraknie również polskich filmów i seriali. Zapraszamy serdecznie. Przygotowaliśmy mnóstwo niespodzianek z okazji zakończenia Bloom Festiwalu. Bilety na koncert, który rozpocznie się o godzinie 18, do nabycia w kasie Afloparku oraz na stronie bilety24.pl. Nowy sezon kulturalny trwa również w sali koncertowo-balowej Pawelana. 16 września o godzinie 18 w sali koncertowo-balowej Pawelana wystąpi Studio Acanthus. 9 artystów w wyjątkowym repertuarze muzykalowo-filmowym zaproszą nas na wspaniałą podróż po fantastycznych przebojach. Trio smyczkowe, pianino i 4 wspaniałych wokalistów znanych z YouTube'a, oglądanych przez miliony Polaków, podziwianych, teraz wystąpią w Pabianicach. Ich koncert to niezwykła gratka dla wszystkich miłośników muzykali, muzyki filmowej, ale też prawdziwych emocji na scenie. Bilety na koncert do nabycia na stronie bilety24.pl. Jak co tydzień propozycje filmowe Kinatomi. W piątek 8 września premiera horroru Zakonnica 2. Rok 1956, Francja. Pewien ksiądz zostaje zamordowany. Zło rozprzestrzenia się po świecie. Sequel globalnego przeboju opowiada o siostrze Irene, która raz jeszcze staje twarzą w twarz z Valak, demoniczną zakonnicą. Kolejna nowość to dramat Siła naszych marzeń. Zoe urodziła się i dorastała w otoczeniu koni w stajni wyścigowej swoich rodziców. To jest jej miejsce na ziemi. Teraz marzy, aby pewnego dnia stać się jockeyem, tak jak jej ojciec. Kiedy w stajni rodzi się nowy źrebak Burza, Zoe jako pierwsza dostrzega w nim potencjał na mistrza, na którego jej rodzice czekali i pracowali przez całe życie. Ich wspólne marzenia zostają zniszczone w czasie jednej burzliwej nocy, kiedy spłoszona klacz przypadkowo rani Zoe. Pogrążona w rozpaczy dziewczyna całkowicie się załamuje, nie może pogodzić się z niesprawiedliwym losem. Rodzice ze wszystkich sił starają się wspierać Zoe. Dzięki ich wytrwałości i zaskakującej pomocy stajennego Seby, który ma niezwykły dar komunikowania się z końmi, Zoe postanawia pokonać przeciwności losu i odzyskać to, co wydawało się stracone. Natomiast przedpremierowo w piątek 8 września będzie można obejrzeć melodramat After 5 na zawsze. Tessa i Hardin nie są już razem, każde z nich na własną rękę szuka szczęścia i spełnienia. Ona poświęca się pracy i przelotnym romansom. On po sukcesie swojej pierwszej książki korzysta z uroków popularności i imprezuje, próbując zapomnieć o ukochanej. Gdy przyjaciele rzucają mu wyzwanie, by uwiódł piękną Natalie, Hardin wyjeżdża za dziewczyną do Lizbony. Pod gorącym słońcem Portugalii rozkwita romans, ale pojawiają się też kłopoty. Uwieczniona na wideo namiętna Hacka z dziewczyną wycieka do internetu. Ucieczki przed skandalem Hardin szuka w hazardzie, imprezach i kolejnych podbojach. Próbuje także wrócić do pisania, które przypomina mu, że im dalej jest od dawnej ukochanej, tym bardziej czuje pustkę, którą po sobie zostawiła. Czy jest jeszcze szansa, by odzyskać to, co stracone? Czy można naprawić dawne błędy i spróbować jeszcze raz? Z pokazów przedpremierowych także film Teściowie 2. Czy tym razem dojdzie do ślubu? Weronika i Łukasz, niedoszła para młoda z pierwszej części, postanawia dać sobie drugą szansę i zaprasza rodzinę na ślub i przyjęcie weselne do nadmorskiej miejscowości. Wśród gości znajdują się dobrze znani już widzom bohaterowie Wanda i Tadeusz wraz z psem Mirelką, a także rozwiedziona Małgorzata w towarzystwie o kilkanaście lat młodszego Jana oraz matki.
Morze, drinki, roznegliżowani plażowicze – to wszystko sprawia, że członkowie rodziny pary młodej coraz bardziej się otwierają i zrzucają kolejne maski. Teściowie 2 to kontynuacja świetnie przyjętego zarówno przez widzów, jak i krytyków komediowego hitu Teściowie. W ramach Akademii Filmowej kino w piątek 8 września o godzinie 12 i we wtorek 12 września o godzinie 18 zaprasza na premierę tygodnia Raport Pileckiego. Żołnierz Armii Krajowej, rotmistrz Witold Pilecki, z narażeniem życia celowo daje się aresztować, by zostać osadzonym w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Tam organizuje konspiracyjny ruch oporu Armii Krajowej, a po 947 dniach w obozowej niewoli i brawurowej ucieczce pisze raporty, w których podejmuje próbę informowania świata o Holokauście oraz innych zbrodniach. Następnie bierze udział w Powstaniu Warszawskim oraz walczy w II Korpusie Polskim generała Andersa we Włoszech. Po powrocie do Polski zostaje aresztowany przez władze komunistyczne, bestialsko przesłuchiwany i pod pretekstem szpiegostwa skazany na śmierć. Podczas ostatniego widzenia z żoną powiedział: „Ja już żyć nie mogę, mnie wykończono. Oświęcim to była igraszka”. Skazano go na karę śmierci. Prezydent Bolesław Bierut nie zgodził się na ułaskawienie. Wyrok na rotmistrzu Pileckim wykonano 25 maja 1948 roku w Warszawie. W piątek 8 września o godzinie 22 kino zaprasza na maraton horrorów Zakonnica. Sympatycy tego gatunku filmowego zobaczą trzy filmy. Pierwszy z nich to Zakonnica. Kiedy młoda zakonnica odbiera sobie życie w klasztorze w Rumunii, nękany zmorami z przeszłości ksiądz i nowicjuszka, która ma właśnie złożyć śluby zakonne, zostają wysłani przez Watykan, aby zbadać tę sprawę. Wspólnie odkrywają niechlubny sekret zakonu. Ryzykując nie tylko własnym życiem, ale i też swoją wiarą i duszami, stawiają czoła złowrogiej sile pod postacią tej samej demonicznej zakonnicy, która po raz pierwszy przerażała widzów w obecności 2. Natomiast opactwo staje się straszliwym polem walki toczącej się między żywymi i potępieńcami. Później będzie można obejrzeć film Annabelle – Narodziny zła. Annabelle powraca. Kilka lat po tragicznej śmierci córeczki, lalkarz i jego żona przyjmują pod swój dach zakonnicę i dziewczynki z sierocińca, które niedługo potem staną się celem opętanego dzieła rąk lalkarza Annabelle. Maraton zakończy pokaz premierowy wspomnianego już filmu Zakonnica 2. Jeśli już mowa o maratonach, to w następny piątek, 15 września, również o godzinie 22, kino zaprasza na maraton After na zawsze, w ramach którego wyświetlonych zostanie 5 filmów. Pierwszy to After. Tessa rozpoczyna wymarzone studia. Jej uporządkowany świat staje na głowie, kiedy poznaje buntowniczego Hardina. Kolejny to After 2. Aby zapomnieć o Hardinie, Tessa rzuca się w wir pracy. Chłopak nie zamierza się jednak poddać. Następny w kolejności to After – Ocal mnie. Po tym jak Tessa podejmuje najważniejszą decyzję swojego życia, wszystko się zmienia. Hardin poddaje w wątpliwość wszystko, o co tak walczyli. Po nim na ekranie pojawi się After 4 – Bez siebie nie przetrwamy. Związek Tessy i Hardina przeszedł tyle prób, że wydaje się trwalszy i silniejszy niż kiedykolwiek. Jednak gdy na jaw wychodzą rodzinne tajemnice obojga kochanków, okazuje się, że najtrudniejsza próba wciąż przed nimi. Czy można docenić prawdziwe uczucie, gdy odkryje się, że całe dotychczasowe życie było kłamstwem? Maraton zakończy wspomniana już w dzisiejszym drogowskazie premiera filmu After 5 na zawsze. 15 września kino zaprasza również na kolejny pokaz w ramach Tomi dla kobiet. Panie na dużym ekranie zobaczą wspomnianą już komedię Teściowie 2. Każda z kobiet, która przyjdzie na seans, otrzyma upominek. Dodatkowo rozlosowanych zostanie 10 nagród głównych. Początek o godzinie 19. Na koniec programu o książkach, które warto przeczytać. Taylor Jenkins Reid to pisarka, która zadebiutowała dokładnie 10 lat temu swoją pierwszą powieścią, która jeszcze się nie ukazała w Polsce. Natomiast od samego początku trafiała na listy bestsellerów, a była chwalona zarówno przez krytyków literackich, jak i przez czytelników. A jej powieści możemy oglądać teraz już też na wielkim ekranie. Taylor początkowo, zanim została pisarką, zajmowała się branżą filmową, co z pewnością ułatwiło jej napisanie tej książki, czyli Siedmiu mężów Evelyn Hugo.
Evelyn Hugo to jest aktorka starego Hollywoodu. Mamy tutaj lata 50., 40. XX wieku. I jest to aktorka bardzo skryta, bardzo utalentowana, natomiast nikt tak naprawdę nie wie, jaka jest prywatnie, dlaczego miała tych 7 mężów, kogo kochała tak naprawdę tam najbardziej i jak wyglądało jej życie prywatne. Do czasu, aż Evelyn Hugo prosi pewną dziennikarkę, Monique, aby napisała jej autoryzowaną biografię. Jest tylko jeden warunek. Evelyn prosi, aby ta autobiografia ukazała się dopiero po jej śmierci. No i takim sposobem dziennikarka, czyli druga główna bohaterka tej książki, codziennie spotyka się z byłą aktorką i ma szansę poznać wszystkie jej sekrety i wszystko to, co kryje się za kulisami Hollywoodu. Książka jest niezwykle wciągająca, bardzo fajnie napisana, dosyć niezwykle bym powiedziała, ale to trzeba przeczytać, żeby się przekonać dlaczego, bo nie chcę za dużo zdradzać. Mamy tutaj bardzo dobrze pokazane, jak tak naprawdę działa Hollywood, jak działa sława, to znaczy jak wiele i piękna, ale też bardzo dużo brzydoty kryje się za pięknymi sukniami i za całą tą otoczką sławy. Książka ukazuje, mimo że książka dzieje się w dawnych czasach, to jednak jest bardzo współczesna, ponieważ porusza bardzo wiele problemów, z którymi do dzisiaj się borykamy. Między innymi porusza temat dyskryminacji i dyskryminacji płciowej i inne. Pokazuje, jak bardzo trzeba udawać, jak bardzo trzeba zmienić swoje życie pod publikę, aby coś osiągnąć w tej dziedzinie i pokazuje, jak traktowane są kobiety i kiedyś, i teraz niestety, i jak wiele trzeba poświęcić dla kariery. Bardzo polecam. Mamy też inne książki tej autorki, które są równie bardzo dobre. Także wszystkim tym, którzy szukają książki i ciekawej, i pięknej na swój sposób, ale też smutnej, bardzo serdecznie polecam. Popularna autorka Jennifer Lynn Barnes wydała kolejną popularną serię The Inheritance Games. Jest to trylogia książek, bardzo teraz dużo o niej nastolatkowie publikują w mediach społecznościowych. Jest to pierwszy tom tego cyklu. Opowiada on o pewnej dziewczynie, która w wyniku dziwnego splotu zdarzeń staje się spadkobierczynią miliardera, jego ogromnej fortuny. Szkopuł w tym, że nigdy nie spotkała tego człowieka na swojej drodze, nie wie kim on jest i dlaczego to właśnie ona miałaby odziedziczyć jego fortunę. Następnym kolejnym zadaniem, które przed nim jest zamieszkanie w posiadłości tego pana, ogromnej posiadłości, zamieszkanej już też również przez jego rodzinę i czwórkę wnuków, którzy mieli chrapkę na ten spadek. W książce tej będzie niesamowita ilość zwrotów akcji, takich tajemnic, szyfrów do rozwiązania, także spodoba się nastolatkom, którzy uwielbiają takie intrygi. Oczywiście wiadomo, jak to jest, żądza pieniądza potrafi zepsuć, zniszczyć wszystkie, nawet najlepsze przyjaźnie, związki i nie tylko, popsuć samego człowieka. Także tutaj również ten wątek takich właśnie dążenia do fortuny się pojawia. No i nasza bohaterka, która musi sama odkryć, co kierowało panem Tobiasem, który to właśnie jej przepisał swoją spuściznę i czy udaje się właśnie odkryć, czy to była zupełna pomyłka, czy jest jakimś kolejnym trybikiem w tej wielkiej grze o pieniądze. Bardzo polecam serię książek The Inheritance Games, jest to trylogia. Wszystkie trzy części dostępne są w bibliotece.